Siemaneczko, siemaneczko, mordeczki, witam serdecznie. O chuju złoty, moi drodzy! Król polskiego zdrowia! Król polskiego zdrowia, Adaś! Adrysieńku, szakal, malinowy Don Pedro, nasz kochany, szalony ekonomista! Minister zdrowia, król polskiego zdrowia! Człowiek, który wielu ludziom w tym pięknym kraju rozwiązał problem zdrowotny, moi drodzy. Zwłaszcza jak były teleporady, nie można było się dostać do lekarza i dostać diagnozę na czas. To wielu ludziom rozwiązał problem w bardzo szybki sposób, moi drodzy. Adrysieńku, król polskiego zdrowia. Król nad króle. Król zdrówką nasz kochany, moi drodzy. Dzisiaj ogłosił konkretną datę zakończenia stanu epidemii w Polsce. 16 maja. To będzie ten dzień, w którym się obudzisz i będziesz myślał, że to już jest za tobą. Że to, co było, te straszne kurwa chwile już się nigdy nie powtórzą. Że już nigdy nie zakażą ci chodzić do lasu. Do naszego pięknego kurwa zielonego polskiego lasu. Że już nigdy nie zakażą ci iść zapalić znicza do babci na cmentarz! Że cmentarze już będą zawsze otwarte, że zawsze będę mógł iść do babci zapalić kurwa znicz, że już jak pójdziesz do kina, to będziesz mógł jeść popcorn, że to już się nigdy nie powtórzy, że będzie zakaz jedzenia popcornu w kinie, kurwa! Że to się już nigdy nie powtórzy, żebyś nie mógł iść zrobić treningu na siłownię, bo jak na treningu by cię pierdolnął wirus, to chuj po tobie. Bo przecież ty na treningu dbasz o zdrowie, kurwa, tak? No, ale jak cię tam jebnie na tym treningu ze sztangi, gdzieś wirus, kurwa, wyjdzie i cię pierdolnie, to już chuj po tobie. Że to się już nigdy więcej nie powtórzy, moi drodzy. Ale Adaś dziś tam, kurwa, palcem pogroził, znak ostrzegawczy dał, powiedział, proszę państwa, to, że znosimy stan epidemii, to nie znaczy, że nie ma zagrożenia. My po prostu czerwone światło zmieniamy na pomarańczowe. Wiecie, jak macie samochodziki, jeżdżą przejścia, a kurwa światła, no to jest czerwone, jest stop, pomarańczowe jest ostrzegawcze. To my zmieniamy, proszę państwa, z czerwonego na pomarańczowe, tak? Było czerwone, teraz będzie pomarańczowe, no. Rozumiecie państwo? Nadążacie, tak? Nadążacie, teraz będzie pomarańczowe. Bo wszystko się wyjaśni we wrześniu, proszę państwa. Bo jeszcze może tendencja się odwrócić. Wrócą dzieci, kurwa, po wakacjach do szkoły, no różnie to. Wrzesień będzie wielkim testem dla nas. Bo może się okazać, że to jednak nie koniec, że tendencja się odwróci, kurwa, przyjdzie wiatr ze wschodu, jebnie błyskawnica i chuj, zacznie się kolejna fala. Odmiany, kurwa, czagistańsko-pakistańskiej. Nie wiadomo, proszę państwa. To jest wszystko przed nami. Wrzesień będzie wielkim testem, mówi Adrysieńku nasz kochany. Dlatego, moi drodzy, ci, co myśleli, że 16 maja to się skończy, już nigdy nie wróci, do końca tego nie wiemy. Adaś po prostu zmienił światło z czerwonego na pomarańczowe. Cały czas jest stan ostrzegawczy. Musimy być czujni, kurwa. Wiecie, musimy być czujni. Tak. Nie możemy, kurwa, sobie pozwolić na chwilę nieuwagi. Tak. Adaś mówi, że może się tendencja odwróci i to się wszystko zmieni. To zależy od wielu czynników. Bo może inflacja będzie wzrastała, ceny będą wzrastały, ludzie będą się wkurwiali i na jesień będą chcieli wyjść, kurwa, i zrobić raban. No to przecież nie można. To ogłosimy, że jest stan epidemii ponownie, bo jest straszne zagrożenie i nie mogą wychodzić, bo będą trzeba dbać o siebie i o innych. No, przecież jak jest stan epidemii i zagrożenia, to nie wyjdziesz na ulicę protestować w tłumie, bo jest zagrożenie przecież. No, o wielu tu czynników zależy, nie wiadomo, no zobaczymy. Król zdrowia, król zdrówko, król polskiego zdrowia. Adrysieńku dzisiaj ogłosił, że od 16 maja kończy się stan epidemii, ale nie kończy się zagrożenie. Cały czas jest, kurwa, alarm. Cały czas jak podczas zimnej wojny, kurwa, jak na bombie atomowej, musisz siedzieć i czuwać, bo we wrześniu wszystko się wyjaśni. Wrzesień będzie decydujący. We wrześniu będzie, kurwa, ostateczna bitwa. Czy wygra ludzkość, czy może wirus? Czy może do telewizji wróci Horban, pan Grzyszkowiak i inni, kurwa, profesorowie? Czy poza staną generałowie?